Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, nie jestem niezwykle rad, że w pierwszym tygodniu mojego urzędowania mogę wziąć udział w komisji, która dla mnie jest kluczowa absolutnie w sensie merytorycznym. Głęboko wierzę, że współpraca nasza będzie się układała bardzo dobrze, ale w kursie dzieła kilka słów. Ja rozumiem, że prezentacja znanego wszelkim bibliotekarzom i osobom kochającym biblioteki w Polsce Jacka Lewickiego jest bardzo wylewna i bardzo szeroka. Natomiast pozwolą Państwo, że jednak pewną uwagę uczynię w tej bardzo takiej szerokiej prezentacji. Otrzymam pewien brak metodologiczny. Mianowicie jako struktura samorządowa, jako organ założycielski dla Biblioteki Elbląskiej, dla nas podstawowym pytaniem jest, jak biblioteka postrzegana jest okiem mieszkańca. Dla nas pytaniem zasadniczym jest, czym jest Biblioteka Elbląska dla samorządu jako organizacji społecznej i jak w sensie strategii funkcjonowania całego społeczeństwa elbląskiego ta biblioteka się wpisuje. Oczywiście niezwykle prestiżowe kryteria takie jak zasób narodowy mają znaczenie ogromne, ale niezależnie od tego, jaka to jest instytucja, czy jest to instytucja społeczna, czy instytucja związana ze szkolnictwem, również instytucja kultury prowadzona przez samorząd, musi realizować pewne jasno określone cele związane z pracą tego samorządu. Mówiąc wprost, mi brakuje w tej informacji takich podstawowych danych, na przykład kto jest czytelnikiem Biblioteki Elbląskiej w sensie wiekowym, ale też kto jest czytelnikiem i bierze udział w życiu Biblioteki Elbląskiej w sensie zawodowym, czy są to osoby z takim, a nie innym wykształceniem, czy udział i korzystanie z zasobów biblioteki służy temu, by się kształcić, czy służy innym celom. To jest niezwykle istotne w budowaniu szeroko pojętej strategii funkcjonowania wszelkich instytucji kultury, a absolutnie kluczowe w takiej instytucji, jaką jest biblioteka. Biblioteka Elbląska jest biblioteką miejską, więc służy bezpośrednio mieszkańcom miasta Elbląga. I to taka krótka uwaga, oczywiście jak chcę to mocno podkreślić, jest to Biblioteka Elbląska w kraju, jest odbierana jako w wielu działaniach jako wzorowa, co wcale nie zwalnia nas od tego, byśmy w sensie patrzenia na cele, jakie musi realizować, zadawali te pytania podstawowe, czyli jak ona się wpisuje w krwiobieg życia kulturalnego, życia społecznego miasta Elbląga i mieszkańców, czy też obywateli Elbląga. Natomiast odnośnie restytucji dzieł sztuki, bo pewnie ten temat niejednokrotnie pojawia się w tych obradach, ale jako generalny konserwator zabytków wiele tego typu sytuacji przeprowadzałem, rzecz jest o ogromnych komplikacjach. I to w obydwu obszarach, czyli w momencie, kiedy mówimy o restytucji pomiędzy dwoma instytucjami publicznymi, to, co zadziało się po II wojnie światowej w ówczesnym układzie państwowym i takim, a nie innym spojrzeniu na właścicielstwo, no, spowodowało takie, a nie inne rzeczy. No, nie chciałbym tego długo rozwijać, ale nasza Biblioteka Narodowa ma ogromny zasób nieuporządkowany w sensie właścicielstwa. Mówiąc wprost, skarbiec Biblioteki Narodowej bardzo bogaty w sensie właścicielskim, no, ma takie, a nie inne tytuły prawne, więc to jest rzecz niezwykle skomplikowana. A sposób szczególny komplikuje się, jeżeli dotyczy to odzyskiwania dzieł, które trafiły w prywatne ręce. Jeżeli jest nabycie w dobrej wierze, taka klauzula prawna, to tak naprawdę jedynym sposobem odzyskania tych dzieł jest wykup tych dzieł. I rzeczy, o których słyszeliśmy w kraju, dzieła sztuki, różne obiekty zabytkowe, one były po prostu wykupywane przez państwo. I wtedy odzyskiwali się. Tak. Mówiąc wprost, prawo międzynarodowe w tym zakresie jest bezwzględne i to jest niezwykle trudne do przeprowadzenia. Mówiąc wprost, najczęściej stosuje się zasadę wymiany i jeżeli ma się taką możliwość, by dać coś w zamian, to wtedy to jest stosowane.
To tak tylko krótko, bo ja wiem, że w przypadku Biblioteki Elbląskiej ten problem restytucyjny jest niezwykle istotny.